Proszę Państwa, ja z racji wykonywanego swojego zawodu zmuszony byłem mieszkać w kilkunastu krajach Europy Zachodniej i przyjrzałem się tym stosunkom społecznym w Europie Zachodniej już co najmniej 30 lat temu, ale o tym może powiem na końcu, a chciałbym zacząć od czegoś innego. W roku 1187 chcę mówić o pewnych przyczynach i słabościach Europy. Rok 1187, Chatin, bitwa pod Chatin, to Królestwo Jerozolimy zostało zaatakowane przez Saladyna. Saladyn, muzułmanin, zajmuje poszczególne miasta, dochodzi do najważniejszej bitwy pod Chatin. Wojska Królestwa Jerozolimy wychodzą w pustynię, robią potworny błąd. Zostają odcięte od dostępu do wody. Walka jest krwawa. Przechyla się z jednej strony na drugą, ale z braku wody konie padają. Wojska Królestwa Jerozolimy ponoszą potężną klęskę. Do niewoli zostaje wziętych kilka tysięcy Turkopoli. To byli ludzie, którzy przeszli z islamu na katolicyzm. Ci zostają natychmiast zmasakrowani przez armię Saladyna. Dostaje się do niewoli też 300 templariuszy i joanitów. W tamtym czasie nie było lepszych rycerzy w Europie jak właśnie te zakony. I proszę Państwa, i oni pojmani do tej niewoli dostają szansę. Dostają szansę pójścia wolnym. Jest tylko jeden warunek. Muszą wypowiedzieć pewne słowa. Ja zacytuję. Nie ma Boga prócz Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem. Czyli muszą przejść na islam. Proszę Państwa, co się dzieje? Tych 300 rycerzy, jeden po drugim, w wymyślnych torturach ginie, wszyscy na oczach innych i nikt nie wypowiada. Nikt nie wyrzeka się wiary. Proszę Państwa, jest rok 2017. W południowych Włoszech, w szkole, po całej serii prelekcji na temat islamu, zagrożeń, wśród uczniów przeprowadzono ankietę. Czy w obliczu zagrożenia życia, gdy miałbyś do wyboru żyć, przejść na islam, zginąć i pozostać przy swojej wierze, 98% młodzieży określa się jako ci, którzy przy zagrożeniu życia przejdą na islam. I tu, proszę Państwa, islam się nie zmienił. Islam pozostał taki sam. Te zasady, które ponad tysiąc lat zostały tam wprowadzone, są do dzisiaj egzekwowane. To Europa się zmieniła. Szanowni Państwo, gdzie dzisiaj mamy tych templariuszy i joannitów? Srebrenica, 1995 rok, Jugosławia. Wojska holenderskie w swojej bazie mają ochraniać ludność cywilną przed licznymi bandami, bo w Jugosławii w tamtym czasie bili się prawie wszyscy ze wszystkimi. Tak naprawdę to nigdy nie będziemy wiedzieli do końca, kto z kim, dlaczego i ilu zginęło. Proszę Państwa, do tej bazy holenderskiej ściąga okoliczna ludność. Są tam kobiety, dzieci, jest kilka tysięcy ludzi. Przychodzą bandyci, uzbrojeni bandyci. Przychodzą i, proszę Państwa, zaczynają gwałcić kobiety. Potem zaczynają mordować mężczyzn, mordować dzieci, obcinać głowy. W tym czasie wojska holenderskie, które były uzbrojone w elektronikę, proszę Państwa, nie robią nic. Patrzą na to i stoją. Mało tego, wielu z nich ma na uszach założone walkman. Słuchają muzyki. Ale może nie jest jeszcze tak źle w Europie, bo jest rok bodajże 2004. Biesłan, Osetia Północna. Grupa terrorystów czeczeńskich zajmuje szkołę 1 września. Szanowni Państwo, w
tamtych okolicach jest taka tradycja, że na 1 września do tej szkoły przychodzą całe rodziny. Rodziny są bardzo liczne. Przychodzą dziadkowie, rodzice, przychodzą matki z dziećmi i co się staje? 40-stopniowy upał. Ta młodzież i ta ludność wchodzi do szkoły. Jest ponad 1000 osób. 30 terrorystów otacza szkołę. Terroryzuje wszystkich. Bierze jako zakładników, proszę Państwa, i oczywiście na samym początku morduje mężczyzn. Wyrzuca ich przez okno. Zbiega się okoliczna ludność, zbiega się wojsko. Rosyjska policja w pośpiechu i bezładzie, bo w Rosji taki bałagan się bardzo często zdarza. Ale, Szanowni Państwo, co się dzieje w środku? Ci islamiści zaczynają mordować następnych zakładników. W oknach wystawiają, każą wystawić małe dzieci z matkami, żeby nie można było snajperom do nich strzelać. Dwie szachitki wysadzają się i kolejne spustoszenie, znowu ginie kilkadziesiąt osób. W pewnym momencie wybucha pożar i rozpoczyna się bezładna walka. Zakładnicy uciekają na lewo, na prawo. Są to głównie małe dzieci. Proszę Państwa, i te dzieci, zamiast się chować po tej ucieczce, biegną do hydrantu, bo przez 3 dni nie piły wody. Ten hydrant znajduje się na odsłoniętej przestrzeni i ci islamiści strzelają po prostu do tych dzieci jak do kaczek. I Szanowni Państwo, rosyjscy żołnierze zastawiają swoimi ciałami te dzieci. A jeden z rosyjskich żołnierzy rzuca się na granat rzucony w kierunku tych dzieci. Zostaje rozerwany, ale być może ratuje kilkanaście albo kilkadziesiąt tych dzieci. Być może w Europie jeszcze nie jest tak źle. Być może są jeszcze ci templariusze. Proszę Państwa, w 1912 roku w Southampton wypływa statek, a na jego pokładzie Edward Smith, który doświadczony kapitan, który płynie w swój ostatni rejs przed emeryturą. Płynie z nim także John Hume, 21-letni skrzypiec, chłopiec z bogatego domu, ale ma dziewczynę i chciałby na swoje życie zarabiać sam, zarabiać muzyką. Proszę Państwa, ten statek to Titanic, zderza się z górą lodową i tym kapitanowi dana jest propozycja, żeby wsiadł do łodzi ratunkowej. Odmawia i zostaje ze swoją załogą do końca. A ten młody chłopiec, 20-letni skrzypek, na którego tam w Anglii czekała dziewczyna, gra do końca w tej orkiestrze, o której się mówi, że na Titanicu orkiestra grała do końca. Orkiestra prawdopodobnie nie grała, proszę Państwa, do końca, ale on grał. I grał pieśń "Być bliżej Ciebie, Boże, chcę". Ci ludzie giną. 2012 rok, prom, Concordia, wycieczkowiec. Na Morzu Śródziemnym uderza w skały na jednej z wysp. Francesco Schettino, nie mylić ze Schettiną. Proszę Państwa, ucieka jako pierwszy z tego tonącego statku. Ginie tam kilkadziesiąt osób. Proszę Państwa, prokuratorowi, który go przesłuchuje i pyta, dlaczego uciekłeś, a nie prowadziłeś akcji ratowniczej, odpowiada, że on wypadł za burtę i wpadł do łodzi ratunkowej. Dziwnym trafem. Proszę Państwa, dlaczego Europa się tak zmieniła? Jest to proces na pewno długotrwały i wydaje mi się, że postępujący niestety w tą złą stronę. Proszę Państwa, jak to się stało, że dzisiaj ludzie nie rozumieją zachowań takich, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu uchodziły za normalne? Proszę Państwa, Manfred Richthofen to niemiecki lotnik z czasów I wojny światowej, który mógł się poszczycić tym, że zestrzelił 80 samolotów wroga. Pierwsze walki myśliwców
bo tak można by je nazwać, odbywały się na pistolety takie zwykłe. Potem strzelali do siebie z karabinów. Proszę Państwa, i ten lotnik niemiecki któregoś dnia już w 1918 roku na terytorium Francji zostaje zestrzelony. Zostaje natychmiast rozpoznany, bo była to znana postać I wojny światowej. Proszę Państwa, i trzeci dywizjon strzelców kanadyjskich urządza mu pogrzeb z honorami. I to jeszcze była pierwsza wojna światowa. Tak traktowało się oficerów, tak traktowało się bohaterów, tak traktowało się żołnierzy. Ale proszę Państwa, już w czasie pierwszej wojny światowej są pewne symptomy tego, co ma nastąpić. W Anglii ktoś rzuca taką pogłoskę, że jak to się stało, że Anglicy hodują niemieckie psy, jamniki, bo to niemiecka rasa. I proszę Państwa, wiecie, co się dzieje? Opisuje o tym prasa. Anglicy zaczynają się chwalić, że strzelają do swoich jamników, bo to niemieckie psy. Proszę Państwa, to zdziczenie w Europie idzie już bardzo długo. Proszę Państwa, czy dzisiaj ktoś, może źle powiedziałem, wydaje mi się, że dzisiaj bardzo ciężko jest ludziom zrozumieć te postawy, które jeszcze kiedyś były normalne. Proszę Państwa, w pierwszej wojnie światowej na froncie rosyjsko-austriackim po obu stronach walczą Polacy. Jedni wcieleni do armii carskiej, drudzy do austriackiej. I w jednej z walk po tej stronie carskiej, rosyjskiej, w walce wyjątkowo wyróżnia się jeden człowiek. Jest to podpułkownik Mikołaj Więckowski. Wściekle atakuje Polaków, którzy są po stronie austriackiej. Ale po jakimś czasie udaje się tym Polakom ze strony austriackiej wziąć go do niewoli. I proszę Państwa, pierwsze pytanie, jakie mu zadają, to kim ty jesteś? On mówi, Polakiem. Mówi, to dlaczego nas tak wściekle atakujesz? Mówi, bo taki był rozkaz. To czy byś chciał przejść na naszą stronę i teraz walczyć tutaj u nas w legionach po naszej stronie? A on mówi, nie mogę. Dlaczego? Bo złożyłem przysięgę. Proszę Państwa, podpułkownik Mikołaj Więcławski został zwolniony z przysięgi wtedy, kiedy zamordowano cara. I proszę Państwa, w wojnie w 20 roku z bolszewikami wściekle atakował bolszewików. Dzisiaj byłoby to bardzo ciężkie do zrozumienia dla wielu. Rozmawiałem z kilkoma młodymi ludźmi, nie mogą zrozumieć, dlaczego on tak postępował. On złożył przysięgę. Ta przysięga była dla niego najważniejszą rzeczą. Proszę Państwa, 1943 rok w Katyniu odsłaniane są groby i Niemcy postarali się o to, żeby tam była dość duża publika. Byli tam Portugalczycy, Szwajcarzy, było dużo Polaków, byli tam też oficerowie amerykańscy, angielscy, wzięci do niewoli przez Niemców. I proszę Państwa, w tych dołach, gdzie ludzie byli pokładani jak sardynki, nad tymi dołami stoi mnóstwo mężczyzn, spisują lekarze, rzecz potworna, te rozkładające się ciała. I szanowni Państwo, nagle jeden z lekarzy mówi, kobieta, tu leży kobieta. Była to Janina Lewandowska, podporucznik lotnictwa. Proszę Państwa, co się stało? W tym momencie wszyscy ci mężczyźni wyprostowali się, stanęli na baczność i zdjęli czapki i kapelusze z głów. A dopiero po chwili również ci rosyjscy pracownicy, którzy tam asystowali i tak fizycznie po prostu pomagali przy tych ekshumacjach, oni zauważyli, że w tej Europie istnieje jakiś jeden gest, który jest tak oczywisty i tak uniwersalny,
A u nich już w Rosji po tych 20 latach komunizmu oni już nie rozumieją, o co chodzi. Ale jeszcze zdjęli za czapki. Szanowni Państwo, w obozie koncentracyjnym Oflagu, oficerów Oflagu na terenie NRD w 1945 roku polskich oficerów rozgorzała dyskusja, czy zostajemy i dajemy się wyzwolić przez Rosjan, Sowietów, czy uciekamy na Zachód. Część oficerów podjęła decyzję, że zostają i chcą być wyzwoleni przez Rosjan. Chcą do Polski. Ale większość, znakomita większość, zdecydowała się iść w tamtą stronę. Ale nie można iść. Wtedy w tym zamieszaniu krąży jeszcze mnóstwo grup niemieckich oddziałów, którzy strzelają do wszystkiego, co się rusza. W związku z tym ci oficerowie wpadają na pomysł, żeby opłacić tych strażników obozowych, żeby oni pod eskortą z bronią przeprowadzili ich na tamtą stronę aliancką. Zbierają kosztowności i ten pomysł się udaje. Przechodzą na aliancką stronę i w tym momencie ci strażnicy zostają aresztowani, a Polakom, tym wygłodniałym, wynędzniałym po tych latach obozów, proponuje się obiad. Siadają do tego obiadu, szanowni Państwo, i role się odwracają. Teraz ci strażnicy z tego obozu usługują im przy tym stole. W pewnym momencie jeden z oficerów angielskich bierze megafon i mówi coś takiego. Proszę nie dziękować tym, którzy wam usługują, bo to jeńcy. I co się staje? Ci wszyscy polscy oficerowie wstają od stołu i odmawiają jedzenia. I za chwilę jeden ze starszych oficerów mówi do tego angielskiego oficera. A w zasadzie odwrotnie. Tamten mówi, dlaczego nie chcecie jeść? A ten oficer polski staje i mówi do niego, nie będziecie nam mówili, komu mamy dziękować. Angielski oficer się wycofał i szanowni Państwo, i to zostało jak gdyby zażegnane. W tym momencie proszę zwrócić uwagę, co się stało, że ci angielscy oficerowie poprzez tą wojnę zatracili już pewne europejskie odruchy. Szanowni Państwo, jak już wspomniałem, pomieszkiwałem wiele lat na Zachodzie. I kiedy pojechałem, to było gdzieś 30 lat temu co najmniej, kiedy pojechałem na Zachód i z tej siermiężnej Polski zobaczyłem Holandię, te wiatraki, te piękne, przestrzyżone trawniki, tulipany i ten urządzony, wydawałoby się, piękny świat, pomyślałem sobie, to jest niebo na ziemi. Ale prowadziłem tam działalność i po jakimś czasie, szanowni Państwo, przyszedłem do moich znajomych i tam był program w telewizji. Był program o Związku Kazirodczym. Tak sobie pomyślałem i zauważyłem, że w tej rodzinie ten program wywołał duże poruszenie. Zacząłem z nimi oglądać. Szanowni Państwo, to kazirodztwo jak kazirodztwo było, jest i prawdopodobnie będzie. Jeżeli jest norma, to też musi być odchyłka od normy. Pokazana jest matka z synem i opowiadają, jeszcze oczy zasłonięte. Ale opowiadają o tym swoim związku, że nie mogą bez siebie żyć i tak dalej, że już w ogóle żyją wiele lat. No pal licho. Proszę Państwa, ten program się kończy i to nie jest zwykły program. To był program propagandowy. I potem wychodzi cztery autorytety moralne, tak jak to u nas się zdarza przy tego typu programach. Proszę Państwa, te cztery autorytety moralne, profesorzy jakichś uniwersytetów, wybitni myśliciele, filozofowie, mówią coś takiego. A co to szkodzi? To dorośli ludzie. Miłość nie wybiera, tak jak Pan mówi. Oni mają prawo do szczęścia. I szanowni Państwo, w tamtym momencie sobie pomyślałem, że ten kraj to jest piekło na ziemi. Opowiem Państwu jeszcze taką sytuację. Jak wróciłem do Polski, to wśród swoich znajomych opowiedziałem o tym zdarzeniu i oni mówią, słuchaj, to tylko jakiś tam
wypadki nieistotne i tak dalej, to jest zachód, jakieś fanaberie, to nigdy do nas nie dojdzie. Proszę Państwa, 2 lata temu profesor Hartmann zaczął o tym mówić. I Szanowni Państwo, i polskie autorytety moralne to podchwyciły. I być może w krótkim czasie będziemy mieli filmy na ten temat i dalsze kroki. Szanowni Państwo, kiedyś zatrudniłem muzułmanina, handlowałem meblami w Holandii i zatrudniłem muzułmanina. Mieszkaliśmy przez taki płotek półmetrowy. On był najstarszym synem z 11-osobowego rodzeństwa. I tam było 2 chłopców, a 9 dziewczynek w tej rodzinie. I proszę Państwa, miły, sympatyczny chłopak. Co prawda, wtedy jak miałem najcięższe prace jakieś i tak dalej, to on zawsze się modlił, ale jakoś tak mu to wybaczałem, współpraca się układała. I proszę Państwa, któregoś dnia jesteśmy w rynku w Hertogenbosch i w tym rynku tam ciągnęły te demonstracje, te manifestacje tych homoseksualistów, jakieś cały czas jakieś równościowe, nierównościowe i tak dalej. Ilościowe. Także niemalże codziennie, albo co najmniej co kilka dni, coś się tam działo w tym rynku. Nie zawsze wiedziałem też co. Bo proszę Państwa, między tymi grupami homoseksualistów i tak dalej, to istnieją też najróżniejsze relacje, jedni drugich zwalczają i tak dalej, ale oni tam, każdy sobie tam protestuje. I rozmawiam z tym Arunem o czymś takim. Ja mówię, Arun, jak to się stało, że słuchaj, że wy tutaj jesteście już 3. pokolenie, a jego dziadkowie przyjechali w latach 40. albo 50. do Holandii. Wy jesteście już tutaj 3. pokolenie i wy dalej jesteście tak niezwiązani z tym społeczeństwem. Dalej trzymacie się w takiej separacji. A on z takiego sympatycznego chłopca nagle spiął się i mówi do mnie tak. Musicie Państwo też wiedzieć, że u muzułmanów jest coś takiego, że mężczyźni są bardzo odpowiedzialni za swoje siostry i matki. Jeżeli nawet chłopiec jest młodszy, to opiekuje swoją starszą siostrą. Jest to tak po prostu tam już od dawna u nich jak gdyby wprowadzone. I wtedy ten Arun z takim błyskiem w oku mówi, słuchaj, ja nie pozwolę, żeby moje siostry brały tutaj udział w tych ulicznych manifestacjach. My tego nie chcemy. I potem dodał, wiesz co, kiedy w 40 latach moi dziadkowie tutaj przyjechali, to i mamowie mieli ogromne problemy, bo wielu muzułmanów opuszczało wiarę i przechodziło na wyznania chrześcijańskie. To tam głównie protestanckie w Holandii. I Szanowni Państwo, jeszcze raz powtarzam, Islam się kompletnie nie zmienił. To zmieniła się Europa. Jeżeli mnie ktoś dzisiaj zapyta, jak z tego wyjść, bo wypadałoby też powiedzieć, jaką drogę powinniśmy obrać, to ja Państwu dam taki pewien przykład, który się zdarzył w Ameryce, w stanie Arkansas. Na początku XX wieku, proszę Państwa, płonie szkoła, a w tej szkole ginie syn Cunningham'a, jeden, a drugi jest ciężko poparzony. Ten ojciec miał tylko 2 synów. I ten ciężko poparzony, proszę Państwa, trafia do szpitala. W tym szpitalu lekarze mówią do ojca, żeby on przeżył, trzeba mu amputować nogi. Ojciec idzie do syna i mu to mówi. Syn miał 9 lat. Mówi, słuchaj, żebyś ty przeżył, trzeba ci obciąć nogi. A on mówi do ojca, tato, pozwól mi tę decyzję podjąć sam. Ja na tych nogach będę biegał. Proszę Państwa, ojciec zaciska zęby, odwraca się i ten chłopiec przeżywa. Po pół roku staje na tych własnych nogach. Na tych spalonych ścięgnach i mięśniach. Proszę Państwa, całe jego życie do śmierci polegało na tym, żeby rano wstać i funkcjonować, to musiał kilka godzin się masować. Masował się sam. Ale co się dzieje?
po kilku latach zaczyna biegać. I proszę Państwa, w 1933 roku bije rekord świata na 1500 metrów w Nowym Jorku, a potem wielokrotnie poprawia swoje własne rekordy świata. I nie była to olimpiada dla niepełnosprawnych. Proszę Państwa, w 1938 roku jedzie na olimpiadę do Berlina i staje na podium. I Szanowni Państwo, jeżeli chcemy wrócić, zwyciężyć w tej Europie, to musimy podjąć taką pracę. Dziękuję bardzo. Nie mam innych propozycji.